Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym materiale z World of Tanks. Moi drodzy, tak jak obiecałem, jeszcze jeden, prawdopodobnie jest to drugi i ostatni filmik z K91PT, czyli z nowego radzieckiego TDK-a, którego mamy do wyboru za żetony z Battle Passa. Przypominam, kosztują 12 żetonów. Co sądzę na temat tego TDK-a? Jakie wyposażenie na niego polecam, jak to wszystko wygląda, jaka jest moja opinia, to mogliście usłyszeć już w pierwszym materiale na temat niego, więc jeżeli ktoś z was tego filmu nie widział, to odsyłam was, bo można tam się właśnie dowiedzieć dużo na temat moich przemyśleń z gry tym TDK-iem. Ciężko, szczerze mówiąc, jest znaleźć mi odpowiedni styl, dlatego że przy dużej kampie tym pojazdem to niestety celność działa, właściwie jego niecelność daje się we znaki. Natomiast przy grze ostrej na pierwszej linii to też ten pancerz pokazuje, że nie jest zbyt dobry. Dlatego trzeba mocno patrzeć na to, jaką mamy mapę, jakie da nam pojazdy w drużynie przeciwnej, jakie tiery i do tego dopasowywać swój styl gry. Ja postanowiłem przyjechać tutaj właśnie na róg, gdzie można często poddawać jakieś strzały. Niestety no IS-6 mi tutaj troszeczkę przeszkadza. Ja nie mam wieży, więc muszę się o wiele bardziej nagimnastykować, by mieć możliwość oddania strzałów kogokolwiek. On, będąc czołgiem ciężkim, nie chciał jechać na zakręt, tylko został tutaj. Ogólnie, jak popatrzycie na rozjazd, to jest dość ciekawy. Przeciwnicy mocno ten zakręt odpuścili. Nas tutaj stoi na środku całkiem spora grupa. Póki co przegrywamy jednym czołgiem. Ja teraz strzeliłem w T-34B, co pozwoliło zredukować stratę HP-ków do 700, do prawie 800, jeśli chodzi o właśnie stratę do drużyny przeciwnej. Mam porównywalną ilość zadanych uszkodzeń do asysty. No i zastanawiałem się, co ja mogę chcieć tu zrobić. Nie miałem, mówiąc szczerze, pomysłu na tę bitwę, bo tak, przez chwilę chciałem jechać na zakręt. Potem mówię, może jednak spróbuję tutaj posnajpić, ale wyjeżdżanie po pierwsze TDK-iem bezwieżowym, po drugie pojazdem, który potrzebuje sporo czasu na skupienie tutaj, powoduje, że no, wystawiacie się na ostrzał, łatwiej jest was trafić, przeciwnik ma sporo czasu na to, a wy nie macie jeszcze po pierwsze w ogóle gwarancji, że traficie przy tym dziale, a nawet jak traficie, to strzelicie za 390 średnich uszkodzeń, czyli jednak coś, co nie wygląda zbyt dobrze, nie robi aż tak dużego wrażenia. A tam, jak popatrzymy na minimapę, to mieliśmy i Charioteera, i T-30, M103, WZT, czyli tak naprawdę wymiana strzał za strzał praktycznie z każdym z tych pojazdów nie byłaby na naszą korzyść. Ale zobaczyłem, że przeciwnik pchnął tutaj ten zakręt, więc postanowiłem przyjechać do miasteczka, pomóc im tutaj coś ogarnąć. Jest WZ, skupiam, oddaję strzał bez pełnego skupienia, przyjmuję niestety od tego TDK-a. Mam uszkodzony silnik, to na co zwracałem wam uwagę w pierwszym materiale. Chciałem teraz dobić tego TDK-a, ale tak naprawdę no niewiele tutaj zrobiłem. Zmarnowałem w ogóle ten strzał, niepotrzebnie strzelałem, nie wiem po co potem w tego trupa strzeliłem. 1193 uszkodzeń zrobionych. Gdybym tego strzału nie oddał, to jeszcze mógłbym w KPZ-a próbować strzelić. Nie mówię, żebym trafił, bo z tym działem to nigdy nic nie wiadomo. Ale jednak była taka możliwość. 2 do 2. HP-kowo też wygląda to praktycznie porówno. Zastanawiałem się, jak dobić tą Skodę T50, ale ona teraz uciekła mi. Nie chciałem wyjeżdżać pod tą M103, pod T34B. Widzę, że tutaj jest Liberté. Właśnie zaraz się na niego skupię. Jest jeszcze T30, której nie zauważyłem. Na szczęście ona nie patrzyła się w moim kierunku. Liberté mnie nie przebił. Skoda zagapiła się. Wykorzystuje ten moment, żeby się jej pozbyć. Widzę, że T30 oddała strzał. Więc na spokojnie, ja mogę teraz strzelić w nią. Niestety strzał krytyczny za 0. To jest to, co ja mówiłem w pierwszym odcinku o tym TDK-u, że takie strzały zdarzają się dość często. Teraz strzał w T30 za 365. Ona ma jakieś śmieszne działko strzelające po 320, a na PTR-kach oczywiście i tak jest w stanie mnie przebijać. Tutaj strzał za 425, więc całkiem nieźle, ale i tak ta alfa nie gwarantowała mi dobicia tego przeciwnika. Celuję po włazie, po szczycie wieży w T34B. On tylko trafia mnie z gąsienicę, więc dużo, dużo szczęścia. I znowu celowanie. I akurat tutaj trzeba przyznać, że te dwa strzały to RNG mi poniosło, bo z tą celnością wcale nie miałem pewności, że to się uda. 3000 uszkodzeń zadanych, zostają mi dwa pociski podstawowe.
widzę na minimapie, że no, góra tam, sektor północny padł, więc wypadałoby się wrócić, próbować bazę obronić. Oczywiście jesteśmy w takiej sytuacji też, że i część z naszych może szturmować bazę wroga, co za tym idzie ten typ, te 5-5A czy KPZ mogą chcieć się wracać, ale ja dla świętego spokoju wolałem się do bazy wrócić, zwłaszcza, że te 3-4-3 u nas no pewnie by bronił tej bazy, ale biorąc pod uwagę, że ma full HP i cały czas stoi w jednym krzaku, no to nie mogłem mu zaufać. 75 TS był na ogrysku. Dojeżdżam, jest 9 do 7, nasz T10 cały czas ciśnie w stronę bazy wroga. Mamy sporą przewagę w HP-kach. Dobrze byłoby się pozbyć tego typa 5-9, ale już go tutaj nie widać. Jeśli chodzi o czołgi, to już jest sytuacja remisowa, a nasza przewaga w HP-kach stopniowo topnieje. Jest typ 5-9, jest KPZ, na razie skupiam się na tym typie. Kończę go. W sumie to powinienem bardziej się skupić na KPZ-cie, bo on jest groźniejszym przeciwnikiem, no ale jakoś tak ten typ stał do mnie tyłem, więc postanowiłem jego ubić. Tutaj przestrzału już na KPZ-a nie znalazłem. 10 do 11, 11 do 11. Fajna bitwa pod tym względem, że no cały czas jest tutaj stykowa sytuacja, nie ma jednostronnej bitwy, a taka będzie, pokażę wam po tej bitewce, tam to jest też niezły żart. Skracam dystans do tego T55, a troszkę się bałem tej burej suki, no bo ona jednak jest w stanie mnie z dwóch pocisków dokończyć. Chciałem ją zaspotować na proxy. Miałem nadzieję, że wyciągnę ją pod tego Waffenträgera, który stoi za mną, ale burask na razie nie wyjeżdża, więc teraz się wycofuję. Patrzę, co się dzieje tutaj wokół mnie. Chariotyr na strzał. Przy złym losowaniu mogę go nie skończyć. Udało mi się burą sukę wyciągnąć właśnie pod WTK. Pozbyłem się HP-ków. No i teraz mówię, czy on mnie jakoś dobije, czy nie. Na szczęście pierwszym strzałem mu nie polosowało, drugim we mnie nie trafił. Teraz wiedziałem, że mam sporo czasu, żeby go dobić. Tutaj zarzucam auto-aima, dobijam go, robię czwartego fraga, wyjeżdża T55A. Niestety złapał. Teraz Charyander idealnie pod działo mi wyjechał, no ale mimo dobrego DPM-u nie będę w stanie przeładować na tego T55A. No i on niestety w tym momencie mnie dobija. Ja mam 4000 uszkodzeń widocznych, 5 fragów, jest 13 do 12. Na szczęście my tę bitwę wygramy. Przejdźmy zatem do wyników. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła kolejna odznaka mistrzowska asa pancernego. Te 4053 uszkodzeń własnych, 931 asysty oraz 5 fragów dało 1312 punktów bazowego expa, co na masterkę wystarczyło. Bardzo ładna bitwa naszego patriota bez malowania. 4200 uszkodzeń, 4 fragi, ponad 1600 bazowego expa. Naprawdę brawa dla niego. 16 strzałów oddałem, 15 trafiłem, 13 z penetracją, tylko jeden strzał na dystansie powyżej 300 metrów, więc stąd też całkiem ładny wynik expa. Prawie 3 km przejechane i 4034 punkty doświadczenia wpadło z różnymi mnożnikami. No i dobra, moi drodzy, lecimy z drugą bitwą. To jest bitwa na mapie Himmelsdorf ponownie, ale wydaje mi się, że tę pierwszą bitwę na Himmlu, jaką wam pokazywałem, to był tryb zwykły, a to jest tryb spotkaniowy. I mamy tu bardzo dobre losowanie, bo są siódemki. Owszem, są dwie artylerie, ale przy takim losowaniu, przy siódemkach stwierdziłem, że jeżeli będę miał możliwość, to spróbuję zagrać ostrzej. Bo po pierwsze, no mapa jest całkiem spoko, ale po drugie, no chciałbym zobaczyć, czy przy takim losowaniu jestem w stanie trochę bardziej przycisnąć przeciwnika i zrobić jakikolwiek użytek z tego pancerza, biorąc pod uwagę, że są siódemki. Oczywiście mamy też czołgi, które mają czy dobrą penetrację, jak Tiger 2 czy STRV, nie mówiąc już o DM103, czy chociażby walnięcie jak ISO-152, ale stwierdziłem, no jeżeli ryzykować, no to kiedy? No właśnie przy takim losowaniu. Zaskoczył mnie mocno ten Batcha takim podjazdem, więc już na dzień dobry wklejam mu tutaj jedną bułę. No i warto byłoby się go pozbyć, bo w tym momencie pokazuje bok lub tył, zależy jak na to patrzeć, do ewentualnych czołgów, które właśnie przyjadą na linii 1-2. Ustawia się tam STRV, mam na niego przestrzał, przy tym kalibrze powinienem go przebić bez problemu, oddaję strzał i jak widzicie stracił HP-ki, więc ten pocisk wszedł. Pojawia się
EBR, pojawia się Tygrys P, pojawia się IS, czyli no, sporo przeciwników, ale... O, jeszcze dojeżdża AT-7, ale tak naprawdę przeciwników, których... o których mogłem sobie tutaj pomarzyć, bo mówimy o siódmych tierach. Oczywiście teraz STRV będzie chciał mi tutaj jakąś krzywdę zrobić, dlatego się skupiam na nim. On też nie ma takiej możliwości przestrzału tutaj i zobaczcie, jego IS popełnił ogromny błąd, bo wypchnął tego STRV-a i praktycznie ja powinienem już tego STRV-a dobić. Niestety no działo tutaj odwaliło strasznego kalafiora i spowodowało, że ja tego STRV-a nie dobiłem, ale poprawiam teraz, to już było dużo więcej szczęścia, bo wcale ten strzał nie musiał wejść. IS skupiony tak mocno na tym kołowcu, który też robi dobrą robotę, bo odwrócił uwagę większości przeciwników tam, dzięki czemu ja mogłem sobie robić praktycznie darmowe uszkodzenia. 2500 uszkodzeń widocznych. Teraz strzelam w tego Tygrysa P i będę chciał skrócić, ale o dziwo jeszcze jest tutaj Tygrys 2. Tygrys 2, na którego już muszę zwracać uwagę, na którego już muszę uważać. Nie udaje się przebić tej AT-7. Teraz celuję po garnku. Strzał za 394. No i zostaje ostatni pocisk podstawowy. Tygrys P zbiera jeszcze ładnie tutaj od sojuszników. Zostaje wyeliminowany przez artylerię. Ja mam 3 fragi. Kończą mi się pociski podstawowe. No i teraz Tygrysa stawiam na gąsienicy, żeby mi nigdzie tutaj nie uciekł. Mam nadzieję, że nie ma aż tak ogarniętej naprawy, że dzięki mojemu DPM-owi będę w stanie go wydoić. Oczywiście przyjmuję tutaj od niego strzał, ale spodziewałem się tego, że coś jeszcze będę musiał przyjąć. Tutaj niestety i pech, i szczęście. Pech przede wszystkim taki, że nie polosowało mi uszkodzeń, co pokazuje, jak słaby jest, jak słaba jest ta alfa na tych tierach. I przy złym RNG no nie jestem w stanie dobić Tygrysa będącego na ogrysku, ale od niego też nie oberwałem. I zobaczcie, jak szybko kończy się bitwa. Wygrywamy 15 do 2 z przewagą 9000 HP-ków. Masakra. A screeny końcowe wyglądają następująco. Tak naprawdę ja dobrze się nie rozkręciłem, nie zacząłem o tej bitwie opowiadać, a już ta bitwa się skończyła. Ale i tak, dzięki temu, że no, ten pojazd jednak ma DPM jaki ma, to w tak krótkim okresie, mając sporo przeciwników przed sobą, udało mi się nastrzelać 5000 uszkodzeń i zrobić też 1000 asysty. Duży koliber, kolejna MK. To jest coś, co wpadło na koncie. Plus 3 fragi dostałem 1268 bazowego expa. Gdyby ta bitwa była bardziej wyrównana, no to pewnie tutaj można byłoby jeszcze pozamiatać i zrobić fajny wynik. Ale to była bitwa bardzo jednostronna, o czym świadczą te wyniki. Ja zrobiłem swoje jako top tier. E75 też zrobił swoje. Su jak na Himmelsdorf też przecież ma bardzo ładny wynik. A dla odmiany zobaczcie, jak fatalne wyniki ma drużyna przeciwna. U nich najlepszy pojazd zrobił niecałe 1600 uszkodzeń. Jest to M103. STRV, który był na torach, nie zrobił nic. IS-7, który był na torach, nie zrobił nic. AT-7, które było na torach, nie zrobiło nic. To są czołgi, z którymi ja walczyłem. Batchat wyjechał gdzieś tam, też zginął bez sensu. Tygrys P oddał jeden strzał i Tygrys 2 oddał we mnie jeden strzał. Ta cała ferajna, która tam była, łącznie zrobiła około 600 uszkodzeń, no to jak na tyle pojazdów, to nie jest dobry wynik, delikatnie mówiąc. 17 strzałów oddałem, 15 trafiłem, 14 przebiłem, ale to było bardzo dobre losowanie. Wszystkie uszkodzenia robione na blisko. Tutaj akurat zablokowane na pancerz 2000 uszkodzeń. I to jest takie losowanie przy losowaniach na siódemkach, gdzie faktycznie można próbować zagrać coś ostrzej. Natomiast jak już macie ósemki, dziewiątki i dziesiątki, tam rozwaga już jest jednak bardziej wskazana. Bitwa trwała tylko 3 minuty i 23 sekundy. To jest masakra. Mimo tych dwóch dobrych bitew, które wam pokazałem, to jednak zachęcałbym was ponownie do obejrzenia tego pierwszego materiału i posłuchania mojej opinii po rozegraniu 50 bitew. Tutaj najpierw tym TD-kiem grało mi się tragicznie, potem grało mi się spoko, potem znowu źle, jednak nie zmieniam swojego zdania. Dla mnie to jest mało atrakcyjny pojazd i ja bym ten pojazd brał jako ostatni, biorąc pod uwagę, jakie inne czołgi za żetony są do wzięcia. Ale to jest tylko moje zdanie, to jest tylko moja opinia. Mam nadzieję, że wam te materiały się podobały, ten zarówno pierwszy, jak i ten z tego TD-ka, który oglądacie teraz. Jeżeli tak, to wiecie, co robić. Pamiętajcie oczywiście o łapkach w górę, o komentarzach,
Jeżeli ktoś ma ochotę wbijać na moje streamy, to zapraszam, link w opisie do streamów na Twitchu, zapraszam osoby pełnoletnie. Ja na dzisiaj będę się z wami żegnał, moim patronom i wszystkim osobom nieprzewijającym reklam, dzięki za wasze wsparcie. My widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale, na YouTubie. Życzę wam miłego dzionka i do następnego. Trzymajcie się, cześć!